Dzień dobry, Przemysław Tychmanowicz, witam w Parkiet TV. Dzisiaj będziemy rozmawiać o inwestowaniu, szeroko patrząc na ten temat, zarówno od strony giełdowej, jak również i od strony crowdfundingu. A rozmawiać będę na ten temat z Ludwikiem Sobolewskim, byłym prezesem giełdy papierów wartościowych w Warszawie, byłym prezesem giełdy w Rumunii, a teraz współpracującym z firmą Bisfand. Dzień dobry, panie Ludwiku. Dzień dobry, panie redaktorze, i witam też całą redakcję Parkietu. Panie prezesie, chciałbym zacząć od tego wątku giełdowego, bo w ostatnich tygodniach wszyscy mówią o boomie inwestorów indywidualnych na giełdę. Domy maklerskie przeżywają prawdziwy szturm. Czy to panu trochę przypomina sytuację, w której pan się znajdował jako prezes giełdy, kiedy był boom na inwestycje przy okazji wielkich akcji prywatyzacyjnych? No, pewnie wielu ludzi jeszcze pamięta ówczesne oferty publiczne. No ja pewnie najbardziej pamiętam ofertę samej giełdy papierów wartościowych, w której zapisało się grubo ponad 300 tysięcy indywidualnych inwestorów. No dzisiaj widzimy taki właśnie bardzo fajny napływ ludzi do rynku, którzy otwierają rachunki, ale wydaje mi się, że to trudno jednak porównywać z tamtymi latami, dlatego że tamto była jakby był efekt wieloletniej pracy i budowy tego akcjonariatu indywidualnego i zainteresowania ludzi giełdą, edukacja i wszystko, wszystko najpierw od samego początku, no potem to tak jakby dojrzewało i dlatego właśnie no mieliśmy, przecież w najlepszych czasach mieliśmy tam około miliona rachunków papierów wartościowych, chociaż to zawsze było ważniejsze, ile jest aktywnych, prawda? I tych aktywnych, no to było tak 350-400 tysięcy. Więc to był efekt jakby takiego długiego, stosunkowo długiego rozwoju. Natomiast to, co obserwujemy dzisiaj, no wydaje mi się, że to jest reakcja na te niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce w marcu. Nie mówię, że to jest coś gorszego, bo to jest w ogóle coś nawet dosyć optymistycznego, to znaczy ludzie zobaczyli, że można wrócić, czy można skierować się ku inwestycjom giełdowym, mimo że właśnie przed chwilą były tam mega spadki, prawda? Ale to jest coś innego, to jest na pewno coś innego i teraz jest pytanie moim zdaniem bardzo otwarte, czy to będzie narastać, czy ta liczba właśnie aktywnych inwestorów będzie się zwiększać, jak długo będzie się zwiększać, bo przypuszczam, że będzie się zwiększać jeszcze trochę, tak, przez jakiś czas, ale jak długo? Oczywiście chodziłoby o to, żeby to przekształcić w taki jakby renesans zainteresowania inwestycjami na rynku giełdowym. I to są otwarte pytania, które wtedy jakby były odpowiedziane, to znaczy bardzo optymistycznie patrzyliśmy w przyszłość, bo te fundamenty były już zbudowane, a dzisiaj po tych latach jakby zastoju, moim zdaniem, na rynku kapitałowym, takiej stagnacji, wielu rozczarowań, no to jakby jest fantastyczne, że ludzie właśnie tak zareagowali, mimo że można powiedzieć, że można się przestraszyć tego, można się było przestraszyć właśnie giełdy i wszystkiego, co jest z nią związane. To jest świetne. To też świadczy chyba o jakiejś, bym powiedział, nowej dojrzałości, albo takim jakby nowej tych ludzi, którzy pojawiają się na giełdzie ze swoimi pieniędzmi. Natomiast właśnie chodzi o to teraz, całe wyzwanie jest w tym, żeby to był już taki trend rosnący. No właśnie, bo to jest moje kolejne pytanie, czy na przykład giełda, uczestnicy rynku, domy maklerskie mogą zrobić coś, aby tych nowych inwestorów zatrzymać na rynku, czy oni po prostu zostaną na rynku, jeżeli po prostu na nim zarobią? Zaczynając może troszeczkę od tej, ja mam nadzieję, że ci ludzie, którzy właśnie dzisiaj otwierają rachunki, to oni doskonale już zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że na giełdzie zawsze da się zarobić i to jest bardzo dobra, znowu taka jakby dobrze rokująca na przyszłość postawa czy odczyt tego, czym jest giełda. Natomiast co giełda i co uczestnicy rynku mogą zrobić? Sądzę, że tak, giełda powinna zdecydowanie uznać za jakby priorytet swojego działania to, aby właśnie przyciągać indywidualnych ludzi do giełdy.
I powiem tak, że ja sam miałem zawsze taką rezerwę wobec określenia gracze giełdowi, bo moim zdaniem to tak troszkę deprecjonowało zajmowanie się światem inwestycji giełdowych, ale dzisiaj myślę o tym trochę inaczej. To znaczy, że giełda powinna zdecydowanie uważać za priorytet to, aby dobrze oddziaływać, tak aby było coraz więcej i inwestorów takich w pełnym tego słowa znaczeniu, i właśnie graczy, tak, takich, którzy jakby no nie orientują się na jakieś inwestowanie, w sensie lokowanie kapitału na dobre i na złe, na średni czy na długi termin, tylko takich, którzy no jak gdyby widzą zmieniające się kursy, widzą co się dzieje w arkuszu i są zwinni, szybcy, biegli w tym i potrafią zarobić. Więc uważam, że giełda zdecydowanie powinna uznać to za jakby priorytet swojego działania i wszyscy na rynku powinni poczuć, że to jest dla giełdy rzecz dzisiaj najważniejsza na świecie. I szczerze uważam, że właśnie tak powinno być, bo kapitał instytucjonalny krajowy, no to wiadomo, jest jak gdyby dzisiaj w dosyć takim no, dyskusyjnym stanie. Więc można naprawdę wiele zyskać przez jakby tę odbudowę zaufania i odbudowę giełdy jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania, zwłaszcza, że giełda działa w otoczeniu bardzo konkurencyjnym innych rynków. I na pewno no, wielu z nas zna historię, ja znam takie historie ludzi, którzy zainwestowali często nawet istotne pieniądze w tym okresie właśnie zawiły, tylko że na giełdach zagranicznych. I to niekoniecznie dlatego, że giełda warszawska jakoś, nie wiem, się nie podoba, tylko dlatego, że giełda warszawska ma za mało nowej oferty oraz nie ma pewnych sektorów gospodarki, które przynajmniej inwestorzy, których ja znam, oni uznali, że to są sektory, które są dzisiaj jakby bardzo obiecujące, bo można je w cudzysłowie kupić tanio, a one będą rosły. No na przykład sektor spożywczy, który jest na naszej giełdzie warszawskiej bardzo słabo reprezentowany. Więc giełda musi naprawdę wiele zrobić, żeby wzbogacić tę ofertę, żeby te pieniądze no, po prostu popłynęły głównie na nasz rynek. Chociaż nie chcę być ksenofobiczny, bo to jest generalnie dobrze, jak ludzie nabywają takiej orientacji, biegłości, jak gdyby erudycji, bym powiedział, rynkowej, że działają również na innych giełdach, no ale chodzi o to, żeby nasza była taką, no jakby jedną z giełd pierwszego wyboru dla nich. Mówi pan, że inwestorzy indywidualni powinni być priorytetem dla warszawskiej giełdy, ale co w praktyce to oznacza? Co giełda powinna zrobić? Zadbać o edukację? Mówi pan o ofercie produktowej, no ale przyciągnąć spółki przy obecnych wycenach, nowe spółki na rynek może być ciężko. No ale to zawsze było ciężko. To znaczy nie pamiętam takiego okresu w historii giełdy, a śledzę to bardzo blisko od roku 1994, żeby to było jakieś łatwe zadanie. No może tam powiedzmy z wyjątkiem takich jakby miesięcy poprzedzających pewne optymistyczne szaleństwa na rynku, tak? Więc to jest moim zdaniem dzisiaj główne zadanie dla giełdy, aby, tak jak powiedziałem, po pierwsze ważne są nowe spółki i nowe IPO, bo czasy się zmieniają, nastają pandemie i różne nieszczęścia, a to jedno pozostaje bez zmiany. To znaczy mało rzeczy tak ożywia rynek i tak budzi zainteresowanie ze strony inwestorów, jak nowe spółki, które prezentują się inwestorom, debiutują i zaczynają być notowane. Ale nie chodzi tylko o aspekt ilościowy, ale też o jakby strukturę tego napływu spółek. To znaczy dbać o to, żeby giełda warszawska nie kojarzyła się, chociaż to jest dobre skojarzenie, tylko z gamingiem. Chociaż ja to uwielbiam w ogóle, jak gdyby, że tak jest, że się kojarzy, tylko że to jest złe w momencie, kiedy to jest jak gdyby skojarzenie główne. Giełda powinna wrócić do jakby myślenia, które kiedyś było obecne, że my musimy tworzyć ofertę, która
zaspokaja różne jak gdyby smaki inwestorów, to znaczy i papiery spekulacyjne, i papiery bardzo technologiczne, i papiery na przykład dywidendowe, tak? I o tym trzeba myśleć. A kolejna rzecz, którą uważam, że giełda powinna robić, a czego zupełnie nie robi, to jest właśnie sprostanie następującemu wyzwaniu. Nie chcemy, żeby ludzie inwestowali za dużo w spółki zagraniczne, chcemy im pokazać spółki zagraniczne u nas. I Europa Wschodnia, czy Europa Środkowo-Wschodnia, z której głównie mieliśmy ten pozysk spółek zagranicznych, i wiemy oczywiście, że to z tym bywało różnie. One były i dobre, i złe, i nawet było bardzo wiele takich jakby, które nie zapisały się dobrze w pamięci inwestorów, chociaż twierdzę, że dzisiaj jest czas inwestorów i czas spekulantów. I dla spekulantów są to bardzo dobre propozycje. No to dzisiaj widzimy, że Europa, ta środkowo-wschodnia, dobrze radzi gospodarczo, nawet radzi w tych czasach, w tym czasie bieżącym, prawda? I to są interesujące aktywa i powinniśmy znowu zacząć być troszeczkę takim właśnie centrum obrotu kapitałowego dla rynków Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej, bo dzisiaj już kompletnie nie jesteśmy, prawda? A twierdzę, że możemy sporo na tym ugrać. To znaczy z jednej strony jakby OFE nam odpadły, które zawsze były taką siłą, która właśnie narzucała się wręcz tym firmom zagranicznym, żeby one o nas myślały, ale mamy właśnie bardzo prężny rynek, jak widać to dzisiaj, i tylko trzeba jak gdyby ten potencjał skierować we właściwą stronę. No i kolejna rzecz, o której tutaj warto pamiętać, to jest to, że za mało słyszymy takiego asertywnego głosu, że w regulacjach trzeba coś zmienić. No bo to jest coś, co bardzo spółki zniechęca, między innymi dlatego mamy więcej delistingów niż niż debiutów. Oczywiście jest tutaj pewna sfera, która leży jak gdyby zupełnie poza naszą kompetencją krajową, tak? Ale są też pewne rzeczy, które można by poprawić, i to nawet niekoniecznie w prawie rynku kapitałowego, ale też w kodeksie spółek handlowych, takie archaiczności różne. I tutaj kto ma to powiedzieć, jeśli nie giełda? No giełda powinna nauczyć się, żeby w odpowiednim momencie i z sensem tupnąć nogą, a ja tego życzę. No i to jest moja próba odpowiedzi na pytanie, co giełda mogłaby zrobić, żeby właśnie ten priorytet, jakim dzisiaj powinni być inwestorzy indywidualni i ich zainteresowanie obecnością na rynku giełdowym, żeby ten priorytet rzeczywiście jakby ukonkretnić, tak, konkretnymi działaniami. Poruszył Pan bardzo ciekawy wątek, czyli tego budowy centrum takiego finansowego tutaj w Warszawie w oparciu o warszawską giełdę. Te plany się przewijają przez ostatnie kilkanaście lat. Pytanie tylko, czy powinniśmy takie centrum budować organicznie, czy może jednak szukać jakichś aliansów? Znaczy one się przewijały, tylko że samo przewijanie się tego tematu nie wystarczy, trzeba po prostu coś w tym kierunku robić. Ja byłem zawsze sceptyczny wobec aliansów, to znaczy alianse w rozumieniu jakiejś takiej umowy o współpracy z inną giełdą, to powiem szczerze, mam tutaj dosyć taki prosty pogląd, to jest jak gdyby kompletnie bezwartościowe. To znaczy to może być wartościowe w sensie, że może można coś podpatrzeć czy nauczyć się czegoś, chociaż raczej transfer wiedzy zawsze był w drugą stronę niż do nas. Natomiast jeśli chodzi o budowę tego hubu giełdowego, to moim zdaniem kompletnie niczego nie wnosi, to jest tylko taka jakby udawanie, że się coś robi i tyle. Oczywiście konkretną rzeczą jest, jak to zwykliśmy mówić, przejęcie jakiejś giełdy, tak? Ale to jest ogromnie trudne z powodów różnych, a głównym powodem jest to, że w regionie pokutuje takie wyobrażenie, że giełda to jest taki okręt flagowy i w ogóle jak gdyby tego się nie sprzedaje, prawda? Więc to jest trudne, a i korzyści z tego płynące
trudno powiedzieć z góry, że one zawsze będą, bo to jest takie naprawdę jakby bardziej skomplikowane M&A i to jakby a priori nigdy nie wiadomo, czy to się powiedzie, czy nie. No więc robienie tego małego Londynu w Warszawie to jest, wydaje mi się, opcja, która jest dostępna i trzeba to konsekwentnie robić. Mówimy cały czas o warszawskiej giełdzie. Ona też jakby odpowiada na to, co się dzieje dookoła. W ostatnim czasie mocno postawiła na dywersyfikację przychodów. Za pana czasów kupiliście towarową giełdę energii. Teraz warszawska giełda rozwija rynek rolny. Mowa jest o stworzeniu rynku odpadów. Szykuje się zmiana platformy transakcyjnej, którą giełda chce sama stworzyć. Czy to jest właściwy kierunek dla warszawskiej giełdy? Panie redaktorze, więc tak sekunda reminiscencji. My rzeczywiście skonsolidowaliśmy ten rynek obrotu instrumentami różnego rodzaju, bo przejęliśmy TGE, przejęliśmy też Bondspot, tylko że to było jednak w innym kontekście, w innych okolicznościach. Takich mianowicie, że patrząc z perspektywy czasu, można by chyba zaryzykować tezę, że wtedy bardzo wiele rzeczy się jakby układało dobrze. I ten rynek podstawowy, ten rynek, który jest misją GPW, ten rynek, który ma już charakter jakby legendarny i historyczny, czyli rynek akcji oraz instrumentów pochodnych finansowych, no on z różnymi zgodami, ale się bardzo dynamicznie rozwijał. Mówię z różnymi przygodami, no bo tam też zdarzały się różne sytuacje, które ja dzisiaj wspominam z rozrzewnieniem. Znaczy, obyśmy mieli takie problemy jak wówczas, że nagle gdzieś tam była jakaś radykalna zmiana WIG-u 20, co pewnie pan pamięta, jak właśnie media się rozpisywały, ja chodziłem do telewizji, dlaczego nagle tak jakby tąpnęło w WIG-u 20. No to chciałbym, żeby dzisiaj były takie właśnie sytuacje świadczące o tym, że są jakby kolosalne obroty na rynku, między innymi o tym świadczące. Więc myśmy wtedy, nie chcę jakby tego deprecjonować, bo to było bardzo ważne, ale to jakby tak przy okazji przejęliśmy to TGE i skonsolidowaliśmy ten rynek. A dzisiaj wydaje mi się, że koncentrowanie się na tym, to znaczy robienie tego i ten rynek rolny i ten rynek właśnie utylizacji, znaczy ten rynek jakby tych odpadów, no to są ciekawe, ale jednak takie uboczne jakby zagadnienia, bo dzisiaj właśnie trzeba postawić bardzo mocno na ten okręt flagowy, czyli, bo to jest najważniejsze, to znaczy inwestor indywidualny i spółki w tych właściwych jakby strukturach oraz strategia. Ja niestety muszę powiedzieć, że nie znam czegoś takiego jak strategia giełdy, to znaczy jest kilka strategii, które są jakby oktrojowane giełdzie, że się posłużę takim trochę anachronicznym zwrotem, a wydaje mi się, że uczestnicy rynku nie mają poczucia, że wiadomo, o co chodzi, że na tym mostku kapitańskim jakby jest jakiś plan, cele są zdefiniowane i płyniemy, tak? Więc wydaje mi się, że tego brakuje. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że giełda jest też, no po prostu jest spółką, tak? Jest spółką w dodatku notowaną na własnym parkiecie i musi też pokazać efektywność i musi pokazać jakby skuteczność swoją finansową, więc absolutnie jakby nie kwestionuję tych jakby towarowych kierunków rozwoju, tylko po prostu uważam, że to nie powinno dominować nad tym głównym myśleniem, o którym powiedziałem, jakie powinno być. Natomiast, panie redaktorze, myślałem, że pan nie wspomni o tym systemie transakcyjnym, bo nie chcę być jakby zbyt radykalny, no ale ponieważ pan wspomniał, no to muszę powiedzieć, to uważam akurat za całkowite i totalne nieporozumienie, ten projekt. Zresztą mówiłem to na waszych łamach, więc, że to jest jakby projekt częściowo absurdalny, a nawet niepotrzebnie angażujący zasoby, a także może się okazać niedobry w skutkach, jeśli chodzi właśnie o tę rolę taką ponadlokalną GPW. No ale to nie będę się jakby nad tym pastwił dłużej, bo w sumie ma to znaczenie no nie też takie wielkie. Także
Te rzeczy tak, ale jakby, żeby to nie wyciszyło tych innych tematów, które są bardzo i ważniejsze. Właśnie, bo te działania giełdy służą temu, żeby się trochę uniezależnić w większym stopniu od tego, co się dzieje na rynku finansowym, który potrafi być bardzo zmienny. I w tym kontekście też poruszył Pan bardzo ciekawy wątek, że giełda jest spółką akcyjną. Pana zdaniem to jest dobry układ, a może giełda powinna być zdelistowana? Nie, ja myślę, że więcej z tego jest pożytku niż jakiejś niedogodności, że giełda jest spółką publiczną. Aczkolwiek uważam, że do pewnego stopnia też pytanie o to, czy giełda powinna być spółką notowaną, czy nienotowaną, jest pytaniem, które jak gdyby przysłania inne, które giełda powinna być całkowicie apolityczna i mieć swoją biznesową, a zarazem misyjną tożsamość, bardzo wyraźną tę misyjną tożsamość, czy to może być mniej więcej tak, jak jest teraz? No więc ja na to pytanie odpowiadam, to jest dla mnie pytanie retoryczne, prawda, że giełda powinna mieć bardzo taką swoją wyrazistą tożsamość, powinna być bardzo sprawna w dialogu z regulatorami, z politykami, z tymi, którzy podejmują decyzje regulacyjne albo decyzje transakcyjne, bo o prywatyzacji no to trudno dzisiaj w ogóle mówić, że ma jakieś perspektywy, więc tak mówię trochę eufemistycznie, że jakieś decyzje transakcyjne, czy jakieś decyzje w zakresie reformy gospodarki, ale powinna po prostu strzec jak źrenicy oka tej swojej jakby odrębności, bo nie chodzi o ego, tylko chodzi o to, żeby mieć odpowiednią siłę. I to jest warunek zachowania tej, czy posiadania tej siły perswazyjnej i tej siły wpływu, a zarazem no, to jest coś, co wzmacnia tę więź z rynkiem i z uczestnikami. Różnie to bywało z tą więzią. Ja sam mam tutaj do siebie pewne jakby pretensje czy uwagi, że mogło być znacznie lepiej. Ale no jednak kluczowe jest, żeby no przynajmniej pilnować siebie samego, że to jest bardzo ważne, żeby być giełdą papierów wartościowych, a nie jakimś ramieniem jakby władzy publicznej, bo wtedy to jest jak gdyby no nie najlepsze w skutkach dla rynku, który zresztą za bardzo jest już dzisiaj nawet w sposób bardzo wyrazisty poddany pewnej kontroli politycznej. Ja niedawno miałem rozmowę z kimś z rynku kapitałowego polskiego, którego zdanie bardzo sobie cenię, no i doszliśmy do takiego w sumie smutnego oglądu sytuacji, no, że jak popatrzymy na WIG20, to tam właściwie już ze świecą szukać naprawdę prywatnego biznesu. I to nie jest dobre. I to, no to jest jakie jest, tak? Ale myślę, że gdybyśmy mieli ten pierwiastek prywatności lepszy, no to pewnie moglibyśmy z większym optymizmem czekać też na realne skutki sklasyfikowania nas jako rynku rozwiniętego przez FTSE Russell, co jak wiemy nastąpi. I bardzo wielu ludzi się zastanawia, czy to właściwie będzie dobrze, czy źle. No to też jest taki znak zapytania, wydaje mi się bardzo istotny w tym roku, ale chyba będzie ani dobrze, ani źle, tylko pewnie raczej nie będzie wielkiego wpływu, no bo właśnie struktura trochę naszego rynku, tej podaży instrumentów się zmieniła niekorzystnie w ostatnich latach. Wszyscy teraz mówią, że giełda korzysta oczywiście na większej zmienności, większej aktywności inwestorów, w domach maklerskich też trwa hossa, no. Tylko właśnie w kontekście tego, co Pan powiedział, czy to nie jest taka hossa oparta na bardzo kruchych fundamentach? Grzegorz Zawada w poniedziałkowym parkiecie mówił, że okej, czasy są świetne, ale trzeba pamiętać, że wyzwania strukturalne właściwie pozostają niezmienione. Dokładnie. Bardzo się z tym zgadzam. Tylko trzeba też dzisiaj, wydaje mi się, sobie powiedzieć otwarcie i bez jakby owijania w bawełnę, że te strukturalne sytuacje na poziomie na przykład przekształcenia OFE w coś, tak, PPK i tak dalej, nie mamy na nie wpływu, tak? Więc trzeba robić to, co jest możliwe, a to, co jest możliwe, to jest utrwalenie tej tendencji
jeśli chodzi o pojawienie się nowej fali inwestorów indywidualnych, większe ich zrozumienie, czyli mówienie do nich jak do inwestorów, ale też mówienie do nich, a nawet niewiele mówienia do nich, bo oni sami jak gdyby rozumieją wszystko, do tych graczy, do tych spekulantów, do tych takich jakby bardzo technicznych, że tak powiem, użytkowników rynku kapitałowego, tych, którzy dzisiaj prawdopodobnie też mamy taką grupę, którzy dzisiaj bardzo ostro są zaangażowani w rynek kryptowalut i w rynek akcji, bo zobaczyli na rynku akcji zmienność i to jest to, co ich cieszy, co ich w ogóle wciąga, prawda? I to się nie ma co jakby rozczarowywać, tylko trzeba to jakby tylko utrwalać, zmienność jest dobra. To powinno być też jakby nowe hasło giełdy warszawskiej, że nie tylko chciwość, ale też zmienność jest dobra. I te spółki, bo po prostu musi być materiał, musi być ten budulec i trzy strategia. My musimy wiedzieć, o co nam chodzi, tak? Bo uważam, że tak jak mówię, że konkret, o tyle ta narracja i to pokazanie, jakie są nasze cele w dłuższej perspektywie, jest czymś ważnym, bo wtedy też uczestnicy rynku jakoś tam kształtują swoje oczekiwania, swoje plany, nawet swoje budżety, o ile oczywiście mają przekonanie i tutaj wchodzimy na ten bardziej delikatny ogródek, o ile mają przekonanie, że to, co giełda mówi, to rzeczywiście tak będzie i ona tak chce, no bo jeżeli jest przekonanie, że tak naprawdę od giełdy prawie nic nie zależy, no to to się jak gdyby ten efekt mobilizacyjny, ten efekt jakby, że rozwój rynku kapitałowego staje się naszą wspólną sprawą, raz się osłabia, dwa przekształca się w takie drobiażdżki w sumie, że o na przykład jak obniżymy podatek od zysków kapitałowych, to już na pewno będzie dobrze. To jest fałszywe zupełnie podejście, bo to jest bardzo mała rzecz, a nam tak naprawdę potrzebne są duże zmiany, żeby nastąpiły jakby znaczące efekty. A czy te duże zmiany może na przykład zapewnić strategia rozwoju rynku kapitałowego? No właśnie, jeśli pan mówi o tej jakby rządowej strategii, tak? No to czytałem ją. I niczego takiego tam nie znalazłem. Znaczy znalazłem tam listę zmian, ale nie znalazłem tam żadnej zmiany czy zmian, które mogą jakby rzeczywiście spowodować dużą jakościową zmianę. Dzisiaj rozmawiamy o giełdzie, pewnie między innymi dlatego, czy może nawet głównie dlatego, że mamy nowe rachunki, mamy odbudowę indeksów i kursów. Ale to wszystko jakby zrobili ludzie, nie oglądając się na żadną strategię, bo też żadna strategia nie została wdrożona, ani jedna, ani druga, bo chyba są dwie. Więc chociaż to mnie skłania do następującej myśli. Ile można by jeszcze jakby uaktywnić tego potencjału, gdyby ktoś się tym naprawdę zajął, prawda? Gdyby to nie był tylko efekt, że aha, no po prostu niesłychane spadki w marcu, jak gdyby pokazały ludziom, tym ludziom, którzy też traktowali tę całą pandemię bez jakby pewnego patetycznego uniesienia i bez przesady, bo myślę, to głównie tacy ludzie potem wchodzili na rynek kapitałowy, to nie byli ludzie przerażeni, że w ogóle jest Armagedon i koniec świata, tylko to byli ludzie, którzy jakby, no nie powiem, że nie traktowali tej pandemii naszej całej jakby z należytą powagą, ale jakby nie taką jej skalę widzieli, czy nie taki wpływ i raczej uważali, że to jest po prostu bardzo ostry efekt historyczny, po którym nastąpi bardzo mocne odbicie. Tak się rzeczywiście stało. Więc to są ludzie, którzy jakby mają swoje tam rozumienie rzeczywistości, zdaje się, że bardzo trafne w tym przypadku, no i jakby żadne jakieś tam instrumenty dodatkowe nie były im potrzebne, ale jak bardzo by to mogło być już może i wcześniej, że nie musielibyśmy czekać na pandemię, żeby nastąpił taki efekt,
gdyby to było bardziej jakby jednak zarządzane z poziomu tego lidera rynku, którym powinna być Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Ale w pewnym sensie nie jest za późno, bo teraz chodzi o to, żeby to nie był tak, żeby to nie była taka eksplozja, tylko żeby to był jakby, no, przypomina mi się tutaj Casablanca, no, początek pięknej przyjaźni, tak? I to, musimy zrobić z tego początek pięknej przyjaźni, a nie tylko jakiś taki chwilowy wyskok. Teraz chyba bliżej panu do crowdfundingu niż do giełdy. Moje pytanie brzmi, czy wy jesteście jako crowdfunding konkurencją dla giełdy w walce o inwestorów, czy raczej sprzymierzeńcem, bo szykujecie może te firmy właśnie do tego, żeby one dorosły, rozwinęły się i później może ewentualnie weszły na rynek. Panie redaktorze, ja uważam, że giełda warszawska powinna być szczęśliwa, że istnieje coś takiego jak crowdfunding. To znaczy nie, że istnieje pojęcie, ale że istnieje właśnie w tak zupełnie ciekawym stanie w Polsce, bo to właśnie powie, czy umacnia, a nawet rozwija zainteresowanie ludzi, normalnych ludzi, inwestowaniem w instrumenty związane z ryzykiem. I giełda powinna być niezmiernie zadowolona, że platformy crowdfundingowe powstały w Polsce, że też jest platforma, no, z którą ja jestem bardzo ściśle związany, więc to chyba nie jest żadna kryptoreklama, jeśli powiem, że mam na myśli BizFund, która jest największą platformą, jak to mówimy, w tej części Europy, co mi się tak przypomina nasz slogan z lat świetności giełdy warszawskiej, że byliśmy największym rynkiem w tej części Europy, czy w dużej części, i podobnie teraz jest z BizFundem. No i to tworzy nową jakość. To tworzy nową jakość, to jest ciągle inwestowanie. To jest ciągle liczenie na to, że będzie można zarobić. To może być też przedsionek dla giełdy. Czyli ja teraz, no, starając się pomóc świetnej ekipie BizFundu, która oczywiście to wszystko zrobiła beze mnie, tak? Tylko teraz jak gdyby się, można powiedzieć, wspieramy. No to jakby zrobiliśmy jeszcze krok przed New Connectem, tak? I teraz z tego mogą wynikać różne rzeczy. Mogą wynikać spółki, które będą wchodzić na giełdę, mogą wynikać spółki, które będą wchodzić na New Connect, a mogą też wynikać rzeczy następujące. Nikt nie będzie wchodził na żadną giełdę, natomiast będzie praktyczna edukacja inwestorów. I to jest fantastyczna rzecz, fantastyczna wiadomość dla giełdy. Czyli giełda, moim zdaniem, powinna jakby pomyśleć sobie w ten sposób. Czy to jest duży fan, żeby być królem pustyni, czy jest fajnie, jak się jest królem sawanny? I tak naprawdę crowdfunding i biura maklerskie, to dzisiaj to jakby budowana jest ta, czy odtwarzana jest ta sawanna. I to jest, ja uważam, że to jest dobra wiadomość dla giełdy. No już pomijając to, że najważniejsze to jest to, że to jest dobra wiadomość dla ludzi, bo oni mają możliwość wyboru, oni mogą lokować swoje pieniądze tu czy tam, a wszystko w ramach rynku polskiego. Crowdfunding jest dzisiaj już taką bardzo, powiedziałbym, profesjonalną formą inwestowania i wręcz nawet chcę powiedzieć, że dobrze jakby uregulowaną. I nawet chcę powiedzieć, co nie zdarza mi się tak często, ale chcę powiedzieć bardzo dobre słowo na temat Komisji Nadzoru Finansowego, która wydała niedawno, bo to raptem chyba kilka tygodni temu, taki obszerny komentarz, czy swoje stanowisko co do tego, na jakich zasadach powinny działać platformy crowdfundingowe. I powiem panu, że myśmy to w ramach BizFundu analizowali przez parę dni bardzo starannie i mamy o tym, no, naprawdę jednoznacznie bardzo, bardzo dobre zdanie. To znaczy, to jest takie stanowisko, które z jednej strony dba o to, żeby był porządek i cywilizacja, że tak powiem, a z drugiej strony jest bardzo prorozwojowe, bardzo progresywne, bardzo takie jakby proaktorskie i prospółkowe. Czyli jakby, no, to, co chciałoby się, żeby regulator zawsze prezentował, taki jakiś najlepszy kompromis pomiędzy bezpieczeństwem obrotu i przestrzeganiem zasad, które mają na celu właśnie protekcję inwestorów, ale żeby nie zadławić innowacji na rynku, nowych form organizacji obrotu,
I to stanowisko, nawet nie, że muszę, ale bardzo chcę powiedzieć, że to stanowisko naprawdę jest bardzo, bardzo takie dobre i przynajmniej przez nas jest przyjęte naprawdę i z zadowoleniem, i z takim nawet oddechem ulgi, bo jakby wiadomo już teraz naprawdę, czego unikać, a co można robić. Więc no bo nam w ostatecznym rozrachunku nie chodzi o to, żeby jakoś tak wszystko zrobić byle szybciej, byle taniej, byle prościej i byle łatwiej, tylko żeby też właśnie inwestorzy mieli przekonanie, że to jest coś, co jakby trzyma pewnego standardu. Więc te standardy są zawsze ważne. Czy to jest w obrocie giełdowym, czy w obrocie pozagiełdowym, bo mam też skłonność, żeby nazywać crowdfunding również inaczej, po prostu inwestowaniem pozagiełdowym, tak? Czy obrotem pozagiełdowym. Na razie obrót pierwotny, może też rynek polski pójdzie kiedyś w tę stronę, że będą jakieś formy platform, które będą umożliwiać obrót wtórny. A nie boi się pan, że w miarę rozwoju tego rynku regulator będzie chciał jednak odcisnąć na nim większe piętno? No w sumie tak się stało z rynkami kapitałowymi. Im bardziej się rozwijały, zaczęły się pojawiać pierwsze problemy, tym bardziej do gry wkraczali regulatorzy. Czy crowdfunding nie spotka tego samego, na przykład w momencie, kiedy pojawi się jakiś duży, spektakularny problem? Nie obawiam się tego. Nie obawiam się tego z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to nie jest tak, że my jesteśmy na początku tworzenia się tego rodzaju form pozyskiwania kapitału przez spółki, bo crowdfunding w Polsce ma już kilkuletnią tradycję. On dostał rozpędu ostatnio, to znaczy począwszy od roku 2019, kiedy to zwiększono limit, który w ramach którego limit wartościowy, w ramach którego można przeprowadzać emisję. Ale to już jest pewna historia i ta regulacja przyszła z dwóch stron. Po pierwsze w ustawie o ofercie publicznej, gdzie doregulowano w ubiegłym roku zawartość dokumentu informacyjnego, czyli jakby podstawowego dokumentu, takiego odpowiednika prospektu na rynku właśnie tym pozagiełdowym. Dwa, poprzez to stanowisko, o którym tutaj mówiłem. Czyli to już jakby to nie wynika z tego, że chciało się uprzedzić pewne zjawisko, tylko chciało się jakby po przyjrzeniu się temu zjawisku jeszcze coś o nim sensownego powiedzieć i to się udało. Dwa, nie należy mieć złudzeń. To, jeśli chodzi o poszczególne transakcje, nigdy nie będą jakieś wielkie transakcje, tak? Co prawda ja uważam i uważamy w ramach BizFundu, że limit 1 miliona euro, który obowiązuje przy właśnie tych ofertach crowdfundingowych, już dzisiaj mógłby spokojnie być wyższy. Unia Europejska pozwala na 8 milionów euro i Polska jest krajem, jak sądzę, na tyle już uformowanym, jeśli chodzi o rozumienie rynku i spraw gospodarczych, że ten limit mógłby być naprawdę, naprawdę wyższy. Notabene, dlaczego też myślę, że regulator polski nie będzie jakby tamował rozwoju crowdfundingu, bo regulator polski jest też jakby no, regulatorem europejskim, a cała ta innowacja wzięła się z tego, że przecież Unia wydała z siebie pewien głos kilka lat temu, mówiąc, że najwyższy już czas, żeby udrożnić dostęp do rynku publicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw. I szczerze mówiąc, niewiele wymyślono na ten temat, jeżeli chodzi o udrożnienie, które miałoby się realizować przez wchodzenie spółek na giełdę. Bo tu po prostu jakby nie ma cudów, tak? To znaczy małe spółki zawsze będą miały niską kapitalizację i free float niewiele będzie znaczył. Więc jest kwestia płynności niewielkiej, a więc zainteresowania uczestników rynku w ogóle jakby realizowaniem takich transakcji i wiele jeszcze innych uwarunkowań. Ale jedna rzecz się udała, to znaczy właśnie stwierdzenie, że poluzowanie może nastąpić gdzie indziej. Właśnie poprzez promowanie platform tych, powiedzmy, że crowdfundingowych, tak aby one właśnie dawały dostęp do kapitału dla małych firm, dla firm wczesnego etapu. Ja powiedziałem przed chwilą, że powiedzmy, że
crowdfundingowych, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że platformy takie jak Seedars czy Crowdcube w Wielkiej Brytanii, czy we Włoszech, czy w Niemczech, czy w Skandynawii, ale najlepszym przykładem są tutaj na pewno te dwie platformy brytyjskie, one realizują transakcje o wartości 7-8 milionów funtów. I tam również już działają inwestorzy instytucjonalni. To już nie są, że tak powiem, żarty. To są już takie transakcje, w oparciu o których wchodzi się na AIM w Londynie. Więc to jest poważny temat generalnie, crowdfunding, i tym lepsze jest, że właśnie mamy, jak mi się wydaje, z punktu widzenia regulacyjnego bardzo dobre warunki do rozwoju tych platform, ale właśnie bardzo by się chciało, że jak już mamy te dobre warunki, mamy już te guidelines bardzo sensowne, no to troszeczkę odwagi i myślę, że spokojnie ten limit w Polsce mógłby wynosić na przykład 2 miliony euro czy 3 miliony euro i takie IPO, po którym może nastąpić debiut giełdowy też później, o wielkości 8, 10, 15 milionów złotych, no to już jest takie, że ja bym powiedział, że giełda warszawska też by takim nie pogardziła, prawda? To ostatnie już pytanie o sam Bizfund, z którym Pan współpracuje. Nie jest tajemnicą, że dołączył Pan do tego zespołu także w celu ekspansji zagranicznej tej platformy. Chciałbym się właśnie zapytać, na jakim etapie tych właśnie planów jesteście? Czy coś się udało już zrobić? Myślimy o tym, żeby uruchomić platformę w Rumunii. I pod koniec ubiegłego roku zrobiliśmy takie rozpoznanie regulacyjne, no, które jest zawsze kluczowe, więc wiemy, jakie są warunki formalne prowadzenia takiej działalności w Rumunii, w której zresztą limit dla tego rodzaju transakcji jest 5 milionów euro, więc można powiedzieć 5 razy większy niż w Polsce. I już prawie przystępowaliśmy jak gdyby do implementacji tego planu, ale zatrzymała nas, wirus nas zatrzymał, tak? Więc potem się jakby parę rzeczy musiało zmienić, ale naszym takim zdecydowanym celem jest to, żeby rozpocząć w tym roku. Czyli do końca roku będziemy obecni w Rumunii, prawdopodobnie w formule takiej, bym powiedział, zdalnej, to znaczy, że system, cała technologia będzie posadowiona i zarządzana z Warszawy, i też gro personelu będzie, ludzi, którzy będą to obsługiwać, będą w Warszawie, łącznie nawet i ze specjalistami będącymi Rumunami, mówiącymi po rumuńsku. Chociaż na rynku finansowym w Rumunii angielski jest tak samo używany niemalże jak rumuński. I no więc chcemy to rozpocząć, oczywiście no niskokosztowo, tak, ale chcemy to rozpocząć w tym roku. Mówię, że niskokosztowo, dlatego że polityka, którą prowadzi Bizfund, jest taką polityką bardzo jakby zrównoważonego rozwoju, to znaczy no, też nie wiemy, jak będzie wyglądać na 100% przyszłość. Znaczy jesteśmy umiarkowanymi optymistami, ale nikt z nas nie wie, co się będzie działo z gospodarką, z konsumentami, z portfelami, z inflacją, ze wszystkim. No więc jakby też bierzemy pod uwagę takie scenariusze, które mogą jakby mogłyby sobie z nas zakpić czarno i powiedzieć, no i po co tutaj zrobiliście taki wielki, wielki ruch, skoro musicie się teraz zwijać, bo po prostu sytuacja zrobiła się trudna makroekonomicznie, prawda? Więc chcemy jakby to moderować, ale ten rok jest naszym nadal rokiem, kiedy chcemy zaistnieć w Rumunii, w której zresztą w czasie, jak zaczęliśmy te nasze przygotowania, to powstała właśnie pierwsza platforma, taka można powiedzieć lokalna, crowdfundingowa, i z moim przyjacielem Markiem Regiecem mieliśmy taki spór właśnie, czy to jest dobrze, czy źle, no ale zgodziliśmy się co do tego, jak to wcześniej mówiłem, no, że konkurencja nie jest zła, no bo konkurencja też jakby tworzy rynek, tworzy pewną świadomość, no nie jest sztuką wjechać do Rumunii, ogłosić się jedyną platformą crowdfundingową, a wszyscy wokół będą się pytać, ale co to właściwie jest i o co nam chodzi, tak? Więc tutaj jakby pewna już praca, można powiedzieć, została wykonana. Oczywiście, no też byśmy nie chcieli, żeby ta konkurencja zrobiła się
zbyt intensywna. No więc też nie będziemy się jakby ociągać z tym naszym realizacją tego naszego planu zagranicznego. Panie prezesie, tak jak powiedziałem, to było ostatnie pytanie w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i Dziękuję, pozdrawiam pozdrawiam, wszystkich. do usłyszenia.